Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki. Kochani, Ubaratus przejął wreszcie górę Krak w ostatnim odcinku i dzięki temu mamy tę stolicę. Mamy tę prowincję. Niestety straciliśmy tutaj te... Czy my mamy jakieś dobre stosunki? Bardzo dobre, wiesz co? Oni mają tutaj na górze jeszcze trochę tu, trochę tu, trochę tu. Co za typ w ogóle, nie? No dobra, trudno. No nie będę ich atakował, bo skoro mamy dobre stosunki, oni mają wojnę z nami, znaczy prowadzą wojnę z naszymi wrogami, czyli są po naszej stronie, no to spoko. Już trudno. Przejęliśmy inne. Znaczy ja tu w ogóle przyjmuję tych? Tak. Siłę roboczą, tu, 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 tu. Z tego co pamiętam, to mieliśmy zrobić to tu. Aha, właśnie, tu gdzie jest leżek na szraka. Czyli tu na dole. Tutaj zacząłem wyburzać to koczowisko hobgoblinów. W zamian za to będziemy tworzyć zdemolowaną kapliczkę, która da umiejętność śmiertelny cios dla jednostek piekielnej gwardii i piekielnych chówców żelaza, która daje po prostu podstawową siłę broni. Działa, gdy mają mniej niż 20 peżetów. Okej, okay. Ale warto. Będą mocniej atakować, kiedy będą słabsi, w sensie mniej liczni, o tak. Natomiast podpisaliśmy pokój z... jak wy się, kurczę, nazywacie? Z złotymi zębami. Także spoko. No właśnie, jest poprawa. No i właśnie, dawno nie byliśmy na tym ekranie. Sojusze wojskowe, traktaty pokojowe. Można by podpisać ten pokój. Z drugiej strony można by ją dokończyć. Albo oni się skonfederują niestety. Dobra. Kochani, plus dodatkowo Brondak, Brańcobracz, wreszcie się tutaj uzupełnił. Wiem, że mieliśmy dać mu jednostki. Właściwie to zaraz zobaczymy, czy z regimentu. Miałem mu dać te jednostki, ale nie mam pieniędzy. Natomiast widzę, że mogę mu dać właśnie między innymi tego Kadaja. Co nie jest głupim pomysłem, niszczyciela, aczkolwiek chciałbym mu dać Czachołupa, to jest 19 punktów. Mamy 53. Dajmy mu faktycznie to i albo jakieś takie jednostki, które... 16. 16, no właśnie. Podwójnymi toporami, oni by też wpadli fajnie. I 7. No. I dwie jednostki stąd byśmy mu dali, te dwa działa. No to byłaby fajna armia wtedy. No, ten jęzor demona komu innemu. Ale tak to by było ok. Dobra. Zwłaszcza, że się rekrutujemy z bonusami. Nie wiem, czy tutaj te bonusy będą. Ale ok. Dobra. Także tutaj jeszcze tura. Będziemy atakować dalej. Mamy natomiast zarządzenie. Tutaj jest plus 1. Ale to tylko dlatego, że mamy postacie tutaj też, nie? No, to może dajmy kontrolę na moment. Niech tu się uspokoi. Natomiast my będziemy Ubaratusem przeskakiwać. Nie wiem, czy się uda gdzieś tu, potem chyba tam. Może trzy tury, no ale trzeba. Trzeba iść ogólnie już w stronę zakończenia tej kampanii, bo jest już długa. Kaśka będzie chciała pokój za 10 tysięcy. Jak nam da, to będzie ok. Natomiast my rezygnujemy. Michomu 6. Eliksir siły. To są te przedmioty. Natomiast... wykradnij technologię porażka. Ok. Natomiast widzę, że oni tutaj... co tu się dzieje? Oni walczą. Twoi sojusznicy... sojusznicy walczą. Dobra, można by się tu w sumie przepierdyknąć, co nie jest głupim pomysłem. Bo my się nie uzupełniamy nigdzie. No. Chyba, że dalej. Gdzieś tutaj. Tak. Podbiegnijmy tu, bo my chyba możemy tutaj wejść. Na spokojnie, ok. Synowie gór. No nie lubią nas. Trudno. Można by tutaj kogoś, kurde, zaataknąć, ale ma to sens? Chyba nie. Jestem tutaj po prostu, tylko wiecie, przeskakuję, jestem.
Tutaj jest ta paszcza. Paszcza ziemi. Mhm. A jak tam tutaj wygląda sytuacja? Tutaj gdzieś Snikcz ma swój początek. Nie, bo to przepraszam bardzo, to nie jest ta ten. Nie ta kampania. Dobra. No i pytanie właśnie, czy my tu wracamy i bijemy ich? Wydaje mi się, że nie ma co. I że nadal... To są chyba nadal nasze ziemie? To jest wspólne, ale jest to nasze. Powinniśmy się trochę uzupełnić. Pójdźmy do wraku. To jest pewne zwycięstwo, nie będę tego klikał. Znaczy tu kliknę tylko. Mogę się uzupełnić trochę. Aż tak na pieniądzach mi nie zależy, chociaż powinno może. 8000, to już mi nie zależy aż tak. I dzięki temu... Będę miał pieniądze tu. Wiecie co? Wezmę to. Wezmę to teraz. Ponieważ potem zapomnę i te pieniądze będą, wiecie, gdzieś polecą. Nie będzie ich. Mógłbym ewentualnie tych wywalić. No tak zrobimy. I tutaj damy jęzor demona. Niech kurde gdzieś tam atakuje, coś robi. Dobra. Czy my idziemy tu? Myślę, że tak. Aczkolwiek tu na spokojnie pójdziemy. Wyślemy naszego przyjaciela na zwiady. Jest okej, jest okej. Mam nadzieję, że tutaj dotrzemy. W następnej turze ty się tutaj ten. Ty będziesz szedł ogólnie na południe. Tutaj do innych. Osterwaldów, Waldenhofów. I zobaczymy. 4200. Mamy pieniądze, ale... 3000. Czy ja mogę w tym momencie zrobić ten budynek tu? Nie, bo to on potrzebuje pieniędzy. Ja miałem zrobić budynek tutaj. Ten. Za 4200. Ok. No i tyle. No tutaj też by się przydało coś porobić, wiecie co, poróbmy. Poróbmy te w pierwszej kolejności mury. Tutaj musimy poczekać na to. Nie, nie muszę poczekać, moment. Tak, muszę, bo to jest trzeci poziom. Dobra. Także wydajmy te pieniądze. Jedna tura do technologii. Co robimy? Tu, narady taktyczne, czas wsparcia i zasięg wsparcia. Mniej więcej kojarzę, ile tam było. Te odległości. Zasięgu wsparcia. Ale fajnie, że w ogóle to jest nowość, nie? Taka umiejętność, zasięg wsparcia w ogóle, albo mniejszy zasięg wsparcia wroga. Jeszcze czas wsparcia bitwy minus 25 wszystkie armie. I zasięg wsparcia plus 25%. No, nie było tego wcześniej. Także spoko. Dobra. Kliknijmy turę, zobaczmy co się wydarzy. Mam nadzieję, że tu jest Irina Szewczenko, która nie wiem co robi. Atak na jednostkę. Konkretną. Ty byś chciał dołączyć do wojny, żebym dołączył, bo ty masz wojnę, którą cię ja... Nie, ja dołączyłem, przepraszam bardzo, do tej wojny, a potem odszedłem. Dobra, przygoda konwoju Droga Ognia. Ty masz różne tutaj fajne jednostki. Powoduje wyczerpanie, ale skróć czas podróży o 3 tury. Nie, idź drogą. Dobra. I teraz mnie interesuje konwój ukończony. Bardzo dobrze. Gdzie my jesteśmy? Tu. Nie, to jest taki sam zasięg. Ewidentnie taki sam zasięg. No kurde, nie dojdę tutaj, nie? Dobra, uzupełnię oddziały jeszcze. Wyście dostali wtedy. No i w następnym... W następnej turze tu zaatakujemy i powinno być ok. Ty natomiast... Karakadrin... Ty. Tomasz na trójce, ok. Tak, czekamy na to. 6800. Tutaj mury. No już się tak powoli zastanawiam, kurde, nad tymi murami wszędzie. Może to głupi pomysł, ale... No chyba, że tutaj też zużycie... Ale my tak nie zużywamy surowców. No kontrola plus jeden. Chociaż tu kontrola jest. Tak, bo my tutaj...
Nie robimy nic. Są surowce natury, ale to są chyba globalne surowce, nie? Nie potrzebuję tutaj mieć ludków. No, zobaczę, to jest czarna woda. Czarna woda, nie ma. To jest siła robocza, a obciążenie robocze jest zerowe. Góry krańca świata. Gdzie? Są góry krańca świata. I tutaj też mam, ale nie potrzebuję. To faktycznie. Bez sensu. Tutaj będą potrzebne. Tu. Tu jest ok i tutaj. Za 1000, ale to jest ważna kwestia. Jeszcze kliknijmy w ten sposób. Dobra, górna góra czerwonego oka i tutaj. Tu miałem zrobić tę chyba. Nie, tu mamy, bo to jest twierdza srebra. Coś tu miałem zrobić. I nie wiem, kurczę, co. Chyba to. Nie, nie to. Nie, no to nie wiem. Bo tu mamy pieniądze. Tu mamy to uzbrojenie. Aha, no właśnie, bo tutaj nie mamy tych jednostek w ogóle, więc... Znaczy jednostek, nie, przemysłu nie mamy. Żadnego. Są też surowce stąd. Zabierane. Mamy 313 przychodu, naprawdę. Dobra, wrzućmy to. Tak całkiem niezły ten przychód tych. Nie wiem. Także narady taktyczne z Pońką. Zapasy medyczne to jest czas leczenia ran i magiczna ochrona. Magiczna ochrona, ona daje nam ten. To zostało pomniejszone obrażenia wszystkich rodzajów. Wszystkich rodzajów? Myślałem, że zawsze to była przed magią, nie? Ochrona, więc w sumie... Może to nie być głupi pomysł, ale wiem, że miałem iść tutaj powoli, bo tutaj mogę mieć obronę w zwarciu też dla jednostek hobgoblinów, nie? Robotników hobgoblinów i hobgoblińskich jeźdźców wilków. Doświadczenie, dyscyplina i ogólnie obrona. A że będziemy mieć chyba sporo tych bitew niedługo, więc może mieć to sens. Stosunki dyplomatyczne, koszt werbunku jednostek, to za długo, zarządzenie, kontrola daje nam plus 2, tutaj. Domeny Haszuta, czas odnowienia jest mniejszy i koszty w procentach mniejsze. Odporność na wyczerpanie na bagnach i na pustyni. Dodatkowy wpływ konklawę plus 5, koszty wiatrów magii, rezerwy, fajnie. Nie, no bez sensu. Magazynowanie, żelazo i drewno zapewniają więcej uzbrojenia. Nie wiem, czy tutaj nie miałem iść. Czas budowy. Dobra, nie. Pójdziemy w tę wojskowość tutaj, co faktycznie jest pokazana. Żywy metal, pancerz dla rozdzieraczy. Koszty. Potężne potwory. Dotąd. 11 tur w wojskowość. A, mogłem tutaj przyspieszyć, ale... Aż tak nie potrzebujemy. Dobra. Czym się uzupełniliśmy? Nie do końca, ale to już nie szkodzi. Dobra, płyniemy, bowiem... Tutaj była jakaś wyspa chyba. Tutaj, ale no dobra. Płyniemy do tej wyspy. Myślę, że płyniemy nawet szybciej. Nie ma co. Baratus. I twój kumpel. Mobilność zwiększona. Uzupełnienie. Weźmy jakiś jednostek. Tutaj na przykład strzelających. Dobra. I ty, mój miły. Jesteśmy w stanie przeskoczyć. Ja wiem, że to są złe rzeczy, ale to nie szkodzi. Dobra. Tu jest 19 na 20. I zastanawiam się, czy kogoś tu nie zwerbować. No bo tu chówiec żelaza jest. Sporo jednostek strzelających. To jest czachoł. Zastanawiam się, czy może ewentualnie nie poczekać trochę i nie zwerbować, chociaż to jest 11. Mamy... Może tu?
Kolejny zastęp Zarn. 43. Rasanci. No bo bez sensu stąd brać. Ewentualnie Lamasu, kurde. Tak o, żeby gdzieś tam poleciał kawałek. 25. Co ty masz w ogóle? Pan też 45, to taki se. Chciał broni całkiem niezła. Plus magiczne. Masz bezwład. Obrona w zwarciu, spoko. To też. Mniej niż. Podstawowa to jest klątwa dla wszystkich. Neutralizuje magiczną ochronę. Co? No, wyczerpanie, wiadomo. Szlot. Git. Dobra. Weźmy tego Lamasu. Ja wiem, że to są dwie tury kolejne. Ale już miejmy to z głowy. Dobra. To była ta tura. Tak, tak. Tu czekamy. Można wysłać konwój, bardzo dobrze. Chcę wysłać konwój. Tylko ten, czteroosobowy. Czy mogę was jakoś uzupełnić to? A kiedy w ogóle za trzy tury będzie zmiana zasobu? Powrót do stolicy. Dobra, nie, no poczekamy jedną turę. Werbownik. Koszt werbunku minus 5. Ty, zostaw to. O kurde. Zabójstwo. Jegor Darzew. Oho. Tu. Grigori Kikiarin. Kiriakin. Coś wojskowe z tongami. Nie. Dobra. Mamy osadę oblężoną. Mamy maszynistę w ogóle. Wiesz co? Weź tego maszynistę, gdzie on tu jest. Sztandar hobgoblinów, to jest spoko. Budżet szansa na udane działania bohatera, zdobywanie doświadczeń, ten spoko. Tę niezłomność miałem wywalić. Wiecie co? Wywalmy to. Maszynista jest tu. No. Navigator. Port werbunku, ok. Talizman. Co ty masz? Odporność fizyczna, spoko. Broń, błyszące łuski. Dają nam pancerz. O tak, to jest klątwa. 4, 5, pancerz, magiczna ochrona. Weźmy to. Wszechzmienne, magiczne, przebijające pancerz. To jest też spoko wszystko, dobra. Okej. Okay. Victor Robsman, pamiętamy go. Fuksem. Łupimy. Oczywiście. Szkoda złupienia łosat. Łosat. No i teraz nie mogę nic z tym zrobić, bo to potem muszę wziąć po prostu zniszczenie. Chyba, że on coś zrobi tam, ale... Okej. Bracić. Dobra, będziecie szybsi. No i tyle. No i tutaj w stronę, kurde, Gerslewa trzeba będzie uderzyć. No. A ty jesteś tam aż, kurde. No jedna tura, no to teraz to już bez sensu. Dobra, Baratus. Albo Ostrogot. Czy ja potrzebuję tutaj iść? Wydaje mi się, że tak. Lepiej w bitwie armia. Proporzec, okej. Okay. Ora, zaklęte ostrza na 10 tur, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, wyłazimy tu. Nic tu się złego nie dzieje, mimo spaczenia. Stówkę, no. Plus 100, plus 43. Nikt tego nie przebije. Dobra. Baratus. Jesteś tu. Pyk. Siema. No tutaj zaatakujemy w następnej turze.
Wrogowie, wrogowie. Targnięcia, wiemy. Nic mnie to nie interesuje. Dobra. Mam 5800. Karakadryna. Pieniądze. Dziewięć tur. Nie będę tego przyspieszał, ale wpływ w konklawę plus 10, to będzie mieć 79. Stosunki dyplomatyczne z krasnoludami chaosu i w ogóle, właśnie a propos. Co tam? U was? Chciałby być super, jakiś... Jest spadek. Bo co? Na minusie, bo... Nie, mają awersję po prostu. A w ogóle mamy siłę 3 tylko, nie? Dobra, pójdźmy tu. Nie, zróbmy to. Zróbmy to, to jest ważne. I tyle. 1500. Ulepszenie budynku. Rozumiem, że tego. Uzbrojenie cetury, ale już tak nie potrzebuję uzbrojenia. Niestety też zwiększać po prostu tej nakładu siły roboczej. Znaczy wymogów siły roboczej. Nie chcę zwiększać. I chyba tyle. 1500, znaczy... Można by jeszcze w sumie zobaczyć coś. Tutaj w czarnej wodzie to to samo chyba, tak? Już kurde, nie pamiętam. Nie w Zubarze, kurczę, chyba... Chyba weźmiemy to. Ale wrak to, czekamy. Goromadny. Dochody z budynków rafinerii plus 10 w lokalnym regionie, produkcja uzbrojenia, aha. No to produkcja uzbrojenia. Musiałaby być. No. I to też zróbmy. W ramach murów. A tu chyba pójdziemy, kurczę, w defa trochę. Też będziemy mieć ten, wiecie, pierdyknięcie. A to naprawdę daje różnicę, nie? Jak widać było. Po prostu trzeba skupić typa... A ta zdemalowana kapliczka, okej. Okay. Skupić wokół siebie. Tak, metaliczna wytrzymałość. Wokół siebie wrogów. Przeciwników wrogów. I wtedy... Wtedy można posłać, kurde, ich na dno. Dobra. No nie. Tu mamy pieniądze, tu mamy pieniądze, tutaj w... To... Aż to jest niebezpieczna sytuacja. Na dole też. Ale tu chyba lepiej. Ciutkę. Dobra. Idźcie. Okej. Okay. Kliknijmy turę. Wyrocznie Cincha mówią w sojusz obronny. Macie wojnę z wszystkimi. Siła 12. Wy macie, które to są regiony? Te żółte. To. Masz wrogów. No ale to będzie moment, kurde. I oni są... Nie. I oni też tam tutaj wojnę wypowiedzą. Natomiast Victor Robsman atakuje nas. Mamy drobne zwycięstwo. O kurde. Ale zginą tylko wilkeły. Wiecie co? Ja to wezmę. Wezmę pieniądze. Właśnie nie wiem, czy on biegnie tutaj, czy co tu się dzieje. Jeszcze likwi i obsydianowe ostrze. Okej.
Dobra, zacznijmy od tej faktycznie tej sytuacji tutaj. Mógłbym próbować ewentualnie Rupsmana dziabnąć dalej. Treningi strzeleckie mamy, potężne ciosy, logistyki. Spryt. Aż tyran może? Tak. Zniszczmy to. No i tyle. Ty, mój miły, już wyłaź stamtąd i na pełnej lecisz. No na dół. Tutaj. Adwiatury. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy złego. No 1300. Raczej nowej armii nie zbuduję. Ale mógłbym. Mógłbym różne pieniążki powydawać w dobrych miejscach na obronność. Muskulani. No nie, tutaj na razie tego nie potrzebujemy. Tutaj. Tu mamy obronność, tu, tu, tu. To jeszcze trzy tury. No tutaj mógłbym na obronność, ale... Pójdziemy w pieniążek kawałek. Dobra. Tutaj. Czy to będę mógł już rozegrać? Mam nadzieję, że tak. Pełni jesteśmy pełni. Mamy jakieś rakiety? Mamy. Kochani, bijemy się. Drobne zwycięstwo tylko jest przewidywane. Nie mogę tego zignorować, ale mamy bardzo sporą ilość jeźdźców, nie jeźdźców, tylko oni mają sporą ilość jeźdźców. Jeźdźców, całe dwa. Nie mam pojęcia, co to są. To są jakieś armaty. Ale mamy latającego. No spróbujemy tam gdzieś polecić do nich. Mają maga. Hobgobliny do tamtego. Dobra, to jest taka bitwa. Nie wiem, czy to są góry, czy to będzie morze, czy to co będzie. Mamy to, kadajów, tu zniszczymy, tu atakujemy, tu od flanki. Powinno być ok. Miejmy nadzieję. O kurde. Ładnie. Jaskinia. Aha. Okej. Okay. Taki smoku był, co to było? Nie no, smok to kurde, to wiecie, to jest malutki taki w porównaniu do tego. Dobra. Coś tu kurde żyło. Potężnego. Wy jesteście wszyscy pokry... What? Mamy to. Tam mają ten. Mamy latające jednostki? Mamy. Okej. Okay. To polecimy tam potem do tych. Tutaj cyk. Powinno być ok. Wy jesteście ukryci. Idźcie jako pierwsi. Okej, okay, gdzieś tu. Kadaje, jedne, drugie, trzecie. Dobra. Czołg. Tak, tak. Tylko gdzie są moje tetu? Żeby im tutaj nic... Gdzie jest zasięg tam w ogóle? Nie. Zgładź czempionów paszczy! Zgładzę! Go. Odzyskaj relikwie. Zabij oprawcę. Oprawca. Oprawca wielkiej paszczy. Wiecie co? To chyba jest mała szansa, że nie trafimy tym. Ktoś tam dostał, chyba. Czy nas ktoś dostaje? Tak. Dobra, jednostki... Ała! Rozczapieszmy się. Dobra.
Mamy hardshoota, mamy to, kurde. Dobra. Zgładźmy tego. Ktoś strzela do nas tutaj. Dobra. Zabity. Uciekaj. Oślep. Czekaj. Tutaj. Jak jest sytuacja? Wiesz co? Weź tam zaatakuj. Tu zaraz pierdykniemy te. Różne. Natomiast wy. Wszyscy, gdzie wy jesteście? Tu jesteście. Wspomóż. Tutaj chyba strzelają, nie? Te. Ogrze byki i nie tylko. Dobra, wyjdź. Bestie się wiercą w głębi paszczy. Moment. Gdzie? Stój. Widać tu paszczy gdzieś, aby... Ja wiem, że to blisko paszczy jest, a... O kurde. Tutaj jakiś... Nie widziałem. Takules. No bo paszcza to jest faktycznie gdzieś tam w górach, nie? Chyba. Jak ktoś tu przyjdzie, czyli w ogóle już zniszczeni praktycznie. Dobra, powydawajmy rozkazy jakoś tak sensownie. Ty mój miły tu, ty mój miły, możesz uzupełnić amunicję, ale to jest bez sensu. Weź atakuj tu. No i tyle, dobra. Dobra, czy wy jesteście w stanie coś strzelać? Mam nadzieję, że tak. Ci wpadli tu, ci wpadli tu. Wy tu. Tu jest okej. Wy tu. Wy... Na niego. Armata trochę do tyłu. Pierno to trochę też. Nie wiem, czy jesteście w stanie przejść tu i się ustawić jakoś. O. Jakoś jesteście. Go, go, go. Tu. Okej. Okay. Tu nie mam pojęcia, chociaż wiesz co. Dobra, wróć tu. Ty go dokończ. Albo zniszcz. A ty jesteś potrzebny, bo masz kurde miliard czarów, o których zapomniałem. Oh no. Oh no, 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 no. Czy jestem w stanie to gdzieś pierdyknąć w jakieś sensowne miejsce? Nie. O kurde. Ten tu przejedzie, nie? Dobra, powinni go zniszczyć. Co tu się dzieje w ogóle? Gdzie wy jesteście? Tak, tak, tak. Aha, tu się coś przebudziło w paszczy, ta? I to kurde, to przyszło. Dobra, czy ten jest zniszczony? Tak, dobra. Teraz mi zniszczą, kurde, moich. W sumie może tu. Gdzieś pierdyknąć tym. Dyscyplina, obrona.
No okej. Moment, nie, wiecie co, muszę niestety to na spokoju, bo bardzo mnie tu kurde niestety atakują mocno. Nie ogarniam, co się dzieje w ogóle. Te kadaje w ogóle nic nie robią, come on. Wy też już chodźcie, wejdźcie. Tytuł. Ty mój miły masz młotek. Gdy masz młotek, wszystko wygląda jak gwóźdź. Ten jest tutaj. Czy my możemy go ewentualnie namierzyć i zniszczyć? Tu się ostrzeliwujemy. Dobra. Kadaje. Dobra, niszczcie to. To jest nasz. Ty chodź w ogóle. Nie bardzo rozumiem, dlaczego gdzieś poszedłeś w dziwne miejsce. Come on. Jesteś potrzebny. Mógłbym uzupełnić amunicję ewentualnie kogoś, ale widzę, że na razie nie ma takiej potrzeby. Tak, mamy mnóstwo amunicji, ale nie mamy jednostek walczących w zwarciu. Dobra, co ty możesz zrobić? Jeszcze dyscyplina. Obrażenia bezpośrednie. Noblary. Dobra, to chyba koniec bitwy jest. Nie wiem, czy ktoś zginął, czy to ta przyzwana jednostka, czy co. Dobra, ci uciekają, ci uciekają, ci uciekają, ci. Nie wiem, czy są jednostki, które są niezłomne. Czy tu walczy jeszcze? Nie, wszyscy uciekli. Zabił oprawcę. No ale oprawca był zabity w pierwszej kolejności. Nie bardzo rozumiem. Chodź, chodź. Szukać czempionów paszczy. Chyba, że po prostu muszą uciec i wtedy będą zgładzeni. Wiecie, o co chodzi? Po prostu nie może być żadnej jednostki na placu boju. Ale dostaliśmy w pierdziel. Bo posłałem go, kurde, na artylerię. Znaczy, to w sumie dobrze, no. On się tym zajął, ale wcześniej mogłem właśnie porzucać różne czary mary. Dobra. Wydaje mi się, że nikt nie przyjdzie już do nas. Ty! Wracasz czy nie? Odkryto moje ukryte jednostki, ale kto? Rusowe. Dobra. Tak. O kurde. No ale dobre zakończenie w sumie. Mam nadzieję, że ci przetrwają. Nie, ten kurde został zniszczony chyba. No, on raczej nie uciekł. Raczej go kurde zniszczyli. Smutek i żal, ale będziemy wracać, myślę, do nas, tak. Przetrwali, git. No, trochę kurde ich tu było. Z tymi lwami, dobra. To jest siła robocza, skarby, co 3% to tak trochę mało. Weźmy siłę roboczą. Dobra.
Relikwia bogów, boga przodków Valai. Zwycięstwa bierze wszystko. Leczniczy balsam Valai należy do nas. Widok tego potężnego artefaktu w naszych rękach doprowadzi Dawi do rozpaczy. A gdybyśmy chcieli zadać im jeszcze większe cierpienia, zawsze możemy przemaszerować z nimi przez zar na grunt, na znak naszej niekwestionowanej wyższości. Jeśli jednak zostanie on skażony przez piekielnych kowali wykorzystany, aby zasilić wielką wiernicę Haszuta, znacznie zbliży nas to do zdobycia krwi ojca. Możemy w wiertnicy zrobić i to chyba miałem zrobić, tak mi się wydaje. Odpowiedź na wyczerpanie wszystkie armii, kontrola wszystkie prowincje, przyspieszenie budowy w sile roboczej minus 30%. Albo możemy go wziąć dla siebie. Umożliwia uzupełnianie jednostek na terytorium wroga, kontrola 5. Poczerniała mgła. Co daje? Odporność fizyczna na wszystkie armie. O masakra. To jest, kurde, leczniczy balsam. Fajna sprawa. Natomiast... no tutaj jest odporność na wyczerpanie na wszystkie armie. No i kontrola plus 3. To jest niemało. Bo mamy miejsc w wiertnicy jeszcze 2. Polecimy na tamto miejsce i na tamto. Kurde, nie wiem. Nie wiem, co tam było. Ale to mnie też kusi, jeżeli mogę się uzupełniać na cudzym terytorium. Właśnie u Baratusowi dać, żeby się uzupełniał w trakcie i będzie szedł w stronę... wiecie co, weźmy ten balsam, jaki on by nie był. Zachowajmy dla siebie, Baratus. Zaraz go dostaniesz, jak... When a single bead of Hashut's blood drips upon the relic, a deadly broth begins to boil as if in rage. The liquid doubling in volume. Determined to turn this unholy reaction to their own advantage, a coven of demon smiths start to experiment with the infernal mercury. Okay. Dobra. Maść toksyczna. Tłumy reagują złowieszczym śmiechem na widok czarodziejskiego balsamu leczniczego. Warto świętować wydarcie takiego starożytnego reliktu z rąk słabych Dawi, zwłaszcza, że ów skarb związany jest z kultem ich umiłowanej Valai. Nie mieli dość siły, aby powstrzymać nas, więc teraz ich bezcenny skarb stał się symbolem kompletnej klęski. Dobra. Git. No dobra. Balsam Valai. Git. No. Się uzupełniamy. Delikatnie, bo delikatnie. Ale dobra sprawa. Płomienie weźmy. Piekielny młot. Dobra, 19 jednostek niestety. No i tak. Także znowu hops. Trzeba będzie... no i tak parę razy, nie? W naszych ziemiach. 5000 mamy, aczkolwiek nie wiem, czy te 5000 nie miały być... znaczy, nie wiem, czy nie wystarczą na... nie, 6800. To poczekamy moment. Tak mi się wydaje. Tu idziemy na południe, tu idziemy... do nas trochę się uzupełnimy i jakoś tam gdzieś dziabniemy. Ubaratus, tutaj, mój miły, dawaj hop. No, tę, kochani, walkę zobaczymy sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepsza. Tylko właśnie, moment, zobaczmy sobie, co tu jest. Czy właśnie, co warto? Bo tutaj mamy zachowane, tu mamy w wiertnicy dwa miejsca. Jeżeli tu umieścimy w wiertnicy poziom obrona w zwarciu dla lordów i wcielonych bohaterów, to jest takie se. O te pierścienie Grimnira. Zasięg ruchu na mapie kampanii plus 10. Punkty zdrowia plus 10%. Umiejętność zabójca w imię chaosu, który nam daje to, że atak w zwarciu większy i sieje terror i jest niezniszczalny. Okej. Okay. Znaczy, no, to jest aktywna umiejętność, wzmocnienie. Dobra, bo są jeszcze tak. Jest jeszcze to, Karak Dum. Kontroluj. Stworzony młot, pancerz dla jednostek piechoty, krasnoludów, wszystkie armie we frakcji. Tak, to miałem, kurde, dać. To, znaczenie ran, wszystkie, to są fajne rzeczy do faktycznie do wiertnicy. Natomiast tu... wymagane obciążenie robocze, zużycie surowców,
Przez wszystkie ten. Przez naturę. Okej. Dobra, czyli to faktycznie do wiertnicy. I to do wiertnicy tak naprawdę. No. Tylko gdzie to kurde jest? Czemu ja tego nie mam? Ale Karak Dum. What? A ja nie miałem. Moment, moment. Teraz już nie jarzę. To był spokojny szczyt i... Nie, Karak Azorn mieliśmy. Okej. Koordynacja działań. Jest tu. Tu. A, tu jest. Dobra, ej. Tak. Masz. Daj. Czym wojskowy? Zaraz zobaczymy. Sojusze wojskowe. Ale mamy ten. Dobra. To tutaj nie będziemy ich atakować. Bo bez sensu. No mógłbym się tam zamienić. Próbować zamienić. Ale to przynajmniej mamy i tutaj sobie bitwę rozegramy. Tak, jeszcze raz, kurde, zobaczmy, bo to mam Karak Dum, mam wrzucić do wiertnicy. Pancerz i siła broni dla piechotów. Tak, dla piechotów. dla piechoty. Natomiast tu... złote pierścienie, punkty zdrowia, tak. I to weźmiemy, złote pierścienie dla nas. Wpływ w konklawze plus 300, a propos. Czy to jest ten moment? Tak patrzę, kurde, że już powinienem kończyć powolutku, ale miałem mieć 900. Dobra, uwaga. Mogę. A wydaje mi się, że to jest tylko dla mnie, nie? Oni raczej nie mogą ze mną utworzyć konfederacji, bo by był koniec gry. Mamy globalny czas trwania wyrobunku. Dobra. Z zbrojnym zastępem ZAR mamy sojusz, więc nie potrzebuję. Ci nas nie lubią. Tak? Nie chcę tego specjalnie. Do konfederacji. No. Bo mamy tak. Tu jest Legion. Te trzy. Natomiast oni mają tutaj zarowcy. No właśnie, zarowców nie chciałbym na razie robić. Tutaj jak się poprzejmowali. Dobra. Czyli słudzy konklawę. Się frakcja nazywa. No. Git. Bieremy. Prowincja zabezpieczona. Mamy Confederations. Sojuszniczy posterunek, ale to nie szkodzi. Dobra, minus 6000. Ale mamy fajną armię. Git. Tak, kochani, to burza jest. To jest piorun. Znaczy piorun. Nie, piorun nie był. Aczkolwiek. Paląca furia. Nie wiem, czy tutaj mamy jakiegoś wodza, który jest legendarny. Łaknienie magii, kula ognia. Bo minus 6000 to jest bardzo dużo, niestety. Zobaczmy tę armię. Mamy tak. Gort okrutny. Nie, to tylko to są te dwie armie? Nie. Jeszcze ty. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś obok tutaj. Dumle. Spoko. Bądź dumlem. Wiecie co, zróbmy z tego jeden oddział, albo po prostu powywalajmy jednostki, które są takie se. Na razie. No, bo tutaj masz, kurde, piekielną gwardię z glewiami. W ogóle na tym, na jakim poziomie to jest, nie? 12 poziom, ty masz 8, wiesz co? Idź na razie stąd. No i te budynki wszystkie, nie? Zużycie surowców, naturę. Ojoj, to jest okej. Okay. To jest okej. Okay. To jest okej. Okay.
Tu jest... To są przychody, to jest okej. Wielka świątynia Haszuta, słuchajcie. No, 108 konklawę naturę. Mega. Tempo bane plus 10, to zostaje. Tutaj poziom werbowanych lordów. O, masakra. Dobra, kochani. Myślę, że ogarniemy to w następnym odcinku, albo ja sam to po prostu ogarnę, bo to już są takie... No mamy tutaj tylko ten. W sumie jedną osadę, nie? Miejmy kontrolę, bo te dwie armie myślę, że pójdą. Znaczy nie wiem, czy to będą z tego dwie armie. Bo raczej ich nie utrzymam obu. Znaczy mógłbym... Kurde. No dobra. Jeszcze raz. Ty masz który poziom? 7. Masz 5. Dobra. Gort Okrutny. Ty masz 7. Wiesz co, damy ci tak. Damy ci to. Bo tu masz z glewiami. Oni są strzelcami, nie? Plus, kurde, walczą mocno. Podstawowych myślę, że wywalimy. To wywalimy. Masu wywalimy. To wrzucimy do góry. Was wrzucimy do góry. Tu masz glewiami. Tak. Tu. Rozumie? 214. Jak to jest zrobione? No stąd zabieram 4-6. Tu mam 2-6-7. What? Mogę kliknąć tak? Mogę. Jeszcze raz. Tu. Bo więcej z tymi nie potrzebuję. To niech sobie będzie. Z glewiami. Nie no, chyba jest ok. Ja mam 3 jednostki strzelające tylko tu. Próbuję mieć 4. Ty jesteś, masz piekielną gwardię z wielką bronią, to jest okej. No. Bo tu piekielnej gwardii już nie mam. Ewentualnie mógłbym Taurusa dać. Tylko. Kolejnego. Znaczy kolejnego, jedynego tak naprawdę. No, dobra. Szkoda, no ale no nie zrobimy nic z tą armią. Na razie. Szkoda chłopaków. Minus 2000. Dobra. Nie wiem jak to zrobicie, ale musicie biec w tym ogólnym kierunku. No. Tam się będzie działo. I minus 2000. Pytanie kurde, czy ja jestem w stanie, bo tu mamy. To spoko. To mamy. Spaczenie, pozyskiwanie surowców w tej turze. Mamy te Taurusy, mamy tutaj kurde. Wszystko to jest wszystko narobione na maksa. Szkoda mi to wywalać, powiem szczerze. No tu ewentualnie pieniądze. Bo to wywalamy, to będą pieniądze. Tutaj mamy już pieniądze na maksa, więc to musi też zostać. I tyle. No chyba, że gdzieś jeszcze mogę zrobić pieniądze, wiecie. Swoje własne. Swoje własne pieniądze. No tutaj, no nie. Tu już będziemy mieć. Za dużo. Może tu? Nie. Tutaj budujemy. Tu będą kolejne pieniądze i tu będą kolejne pieniądze. Dobra, 5000, 2000. Nie wiem, może jakaś wojenka jeszcze będzie czy coś. Na jedną turę nam starczy. Tylko czy na pewno. Nie no, kurde, tu jest fajna ta jednostka. Znaczy ta armia, która przyszła nowa. Tak, wiem, że miałem kończyć. Chyba, że utrzymanie armii gdzieś coś. To jest jedna tura, nie? Konwój limit towary, tu jest ten ostrzał.
A nie, właśnie, moment, bo my przejęliśmy to od razu wszystko, nie? Z automatu. Uzbrojenie, dostarcza losową, pamiętnikę, dochód sprzed budynku osady. Dawaj to. Cyk. 350. Można by koszt uzbrojenia, to nie? Rezerwa nie. Odporność nie. Tempo uzupełniania strat mogłoby być dobre. Konwój. Liczba jednostek. Ostrzał kolejny. I tu. Zrzucie surowców. Utrzymanie. To utrzymanie, kurde, byłoby dobre teraz. Dobra, 780. Więc, no, trochę jest tego. Więc na 7, 6, 8, nie, nie, nie. Na 6 tur nam wystarczy mniej więcej. Mam nadzieję. Może coś tutaj weźmiemy, wiecie. Typu... Nie wiem, pieniądze albo coś. Jak to stracimy? Zdecydowana porażka. Chociaż mamy tutaj, kurde, fajne rzeczy. Mamy ten ostrzał. Tylko, że w tym momencie ja wychodzę przed mury. Więc to tak se. Dobra. Kochani, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa.